Kłaniam się nisko, Wojciec z tej strony, piąty odcinek z gry The Chant. Jesteśmy świeżo po pokonaniu dużego robola, który nas próbował tam ubić w towarzystwie swoich pomocników. Niestety w tajemniczych okolicznościach Sony również zginął. Jak widzicie, stan osobowy na wyspie nieco się zaczyna skurczyć. Chciałem powiedzieć skurczać, nie ma chyba takiego słowa skurczać. Tu jest nasza przyjaciółka Kim, stan wegetatywny, ale wydaje mi się, że stabilny. Nie za wiele tu przy niej robią, oprócz tego, że stoją i patrzą, co się dzieje. Nie widzę tu żadnych lekarstw ani próby pomocy, ale nie o tym teraz mowa. Pod koniec poprzedniego odcinka dostaliśmy radio, krótkofalówkę, walkie-talkie, dzięki któremu możemy się porozumiewać tutaj póki co z Mają. Maja to jest ta dziewucha, co tam w kuchni siedzi cały czas. Ja już w pierwszym odcinku miałem okazję się z nią spotkać. Wezwała nas do siebie, nie wiedzieć czemu, ona się tutaj nie pofatygowała. Idziemy do niej na tak zwaną pogawędkę. Oni pomimo tego, że tu się tak wiele dzieje, tak naprawdę są rozproszeni, po prostu jakieś kurczaki kuźne, nie wiadomo jak ich tu zagonić wszystkich, żeby coś uradzili. Głównego przywódcy całego tego sekciarskiego towarzystwa również nie ma. To jest i Maja tam z tyłu. Kim mówiła, że w dzieciństwie straciłaś siostrę. Byłyśmy w domku, w lesie. Ciągle za nami łaziła. Aż wreszcie Kim podpuściła ją, że na dnie jeziora spoczywa skarb. Uznałam to za zabawne, więc powiedziałam jej, że widziałam go na własne oczy. Czyli zanurkowała. Tak. 10-latka. Nurkująca na samo dno jeziora. Szukająca czegoś, czego nie ma. Nie powstrzymałaś jej? Kim i ja po prostu się opalałyśmy. Miałyśmy słuchawki i nie słyszałyśmy, jak wchodzi. Nie słyszałyśmy, jak woła o pomoc. Byłyście jeszcze młode. To nas nie tłumaczy. Ale nie wiedziałyśmy, że to zrobi. Nie wiem, kogo winić bardziej. Kim czy siebie? Powinnyśmy to przewidzieć. Jazz. Nikt nie wie, co się stanie. Mój syn, Seiva, był... Ja... Uważałam, że zdrowym dzieciom nie robi się zastrzyków. Gdy zachorował, to... Obwiniałam siebie. Bo uwierzyłam... Uwierzyłam ludziom, którzy nic nie wiedzieli i nie wierzyli tym, co mieli wiedzę. Próbowałam jakoś się z tym pogodzić, ale oddałabym wszystko, by móc go odzyskać. To po to tu jesteś? Wszyscy po to jesteśmy. No ciężkie te historie, powiem szczerze, ale nieco teraz nam się rozjaśniło to wszystko. Ocalimy Kim, Jazz. Przyrzekam, nikogo już nie stracimy. Źle, że tu przybyłam. Myślałam, że obie z Kim na tym skorzystamy. To głupie. A jak ty się w to wplątałaś? Tuż po śmierci Seiwy ruszyłam w podróż po Azji, aby skupić się na tańcu. O, wow! Sonny chciał ze mną tańczyć na festiwalu. Niestety nas nie przyjęli. To wszystko? Brzmi, jakby go to przerastało. Był pod dużą presją. To wariactwo, ale on mówił do mnie w mroku. Już po... Serio? Widziałaś go? Słyszałam jego głos.
dochodzący z tych rzeczy. Nie wiem, co myśleć. Czy oni są prawdziwi? Na tę chwilę wystarczająco. A co jeśli mrok pokazuje to, co chcesz widzieć? Co masz na myśli? Czy ja wiem? Jakoś dziwnie mi się robi przez to wszystko. Wow, bariera. Widziałeś to? Lighthouse. Pomiń. Nie będę pomijał. Save'a? Really? Maja? To jest niemożliwe. To nie możesz być ty. Skąd się tu wziąłeś? Czy ona w tym pryzmacie widzi swojego syna? Maja, dokąd idziesz? Ja go widzę. I słyszę go, jak mnie nawołuje. Tam nikogo nie ma. To mrok chce ciebie oszukać. Nie słuchaj go. Maja, nie! Wróć! Nie wiem, gdzie ona blazła. W skałę chyba. No dobra, znowu sami. Maja? Maja? Słyszysz mnie? Jesteś tam? Jess, nie martw się. Będę przy latarni. Co mówisz? Powtórz, bo coś przerywa. Świetnie. I zostałam sama. Standardowo. Troszkę dziwnie się to urwało, powiem wam szczerze. Poczekajcie, bo muszę tu sobie sprawdzić, co mógłbym skręcić. Nie, dobry, jak na ten czas jestem w miarę sensownie doposażony. Muszę mózga troszkę poprawić i serce. Dobra, wytyczne są dość jasne. Latarnia morska, tam powinniśmy się kierować. Natomiast teraz musimy użyć naszych metalowych kluczyków. Dość topornych, jeżeli chodzi o przenoszenie ich z punktu A do punktu B. Poczekajcie, odpaliła mi się latarka. Lighthouse, okej. Nie wiem, czy wszystkie te trasy są gdzieś wyżłobione, wyskrobane w skałach. Przeciski. Dobra, walić to. Nie wiem, czy tam ktoś mógłby mieć ewentualnie zaatakować. Nie będę tego sprawdzał. Chyba nie, bo tu już byliśmy. Tak, ta ścieżka chyba prowadzi do latarni. Ognisty olej zadaje obrażenia wrogom materialnym. Czerwony pasek zdrowia, warto wiedzieć. Kurde, powiem wam, że te odgłosy czasami naprawdę bywają... dezorientujące. O, takie słowo chciałem się wyżłobić. Dobra, standardowo. Trzy strzały i unik. Tylko nie robmy uniku w momencie... Ona czasami ma tak, że się podnosi, a tamte... Dobra, można przerwać ten atak. Tego czerwonego już chyba nie można. Co on tutaj mnie tu wali? Bez opamiętania, można by rzec. Czemu ja go nie mogę zaatakować? Dobra. Umarło mu się. Spadająca czapka z głowy jest znakiem, że go pokonaliśmy. Oznacza, jest znakiem. Co ja w ogóle tworzę za wyrazy? Za zdania dziwne. Kierujemy się wytycznymi, urwiemy sobie troszkę patyków. Tam znowu coś jest, ale wydaje mi się, że za każdym razem jak podniosę jakiegoś kwiatka, pojawi mi się jakiś rodzaj kary. Przecież nie, powiedziałem głupotę, nie pojawi się żaden rodzaj kary, mogę podnosić. Ja nie wiem, czy ten kierunek to jest dobry kierunek, chyba raczej nie, ale warto odwiedzić. Czekajcie! Przeczytajmy zatem. Zaskoczyła nas dzień czwarty. Nie pamiętam, czy czytałem pierwsze trzy dni. Zaskoczyła nas zła pogoda, ale szczęśliwie schroniliśmy się na jednej z wysp. Według mapy to Glory Island. Znaliśmy tam stary domek, w którym ostał się dach. Jest nad samym urwiskiem, ale przynajmniej stoi. Tak czy siak najlepiej, jeśli tu zostaniemy, żeby wyschnąć i przeczekać burzę. Dobra. Coraz więcej tych znalezisk. O Jezus! Kuń!
wiem, że nie powinienem zmienić, bo to jest o tych duchowych parametrach. O ty, chamie. Cię o tym mówię, że... No dobra. Kończmy to. Sól. Nie, to są pryzmaty. Ognisty olej. Tu by przydałoby się stworzyć tą wiedźminkę, czy nie pamiętam, jak to się nazywa. Może warto wiedzieć. Wiedźmika, dobrze powiedziałem. Chociaż ten wyraz taki jest mocno nienaturalny, jeżeli chodzi o sposób wysławiania się, przynajmniej dla mnie, nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Ojej. Kwioty. O Jezus. No. Nie lubię, jak jest więcej przeciwników. Bo one atakują w jakiś dziwny sposób. Mózga mi atakuje. Dobra. Został mi jeszcze jeden. Udało się. Dobra, spadamy stąd. Nieprzyjemnie tu jest. To chyba dobra droga. Dobra droga, natomiast nie będę miał tego znaku. Brakuje mi chyba jeszcze jednej części, którą podejrzewam, prawdopodobnie zdobędę w tej części wyspy. Ty naprawdę schrzaniłeś wszystko, Jess! Czekajcie, muszę tutaj popatrzeć, co ja mógłbym... Kadzidło szałwiowe. Nie dasz rady! Odpuść sobie! Dobra, zeżarłem trochę. Aha, tędy, okej. Chyba. O! To jest ten mimiczłap. Ej, podniosłem się w momencie, kiedy... Właśnie o tym mówię. Dobra. Okej, upadłem. No właśnie, znowu to samo. Ona robi unik, ale podnosi się niestety. Mogę się tutaj czymś doleczyć. Olej eteryczny. No dobra, lecimy na... O Jezus! Zawsze to samo. Dobra. Kwiotek pokonany. Ale czy faktycznie warto było tutaj podchodzić? No nie jestem pewien. Chyba, że ta chałupa jest tym miejscem, które powinienem odwiedzić. Ja, men! Znaleźliśmy. Również karteluszka jakaś. Dzień czwarty, noc. Te ropuchy robią piekielny harmider. Jakim cudem rchoczą tak głośno w środku nocy przy takiej burzy. To nienormalne. I tu jest ta ropucha narysowana. Ropuchy miałem wątpliwą przyjemność spotkać jakiś czas temu. Tu chyba raczej nie mogę zejść. No dobra, spadamy zatem. Co to będzie? Zdobyta sól. O Jezus, człowiek, Muchmen, biegnij! Czemu ona nie biegnie? Lalka, biegnij! Dobra, sklećmy to z tym. Jeszcze nam brakuje czegoś? Czyli mamy jeszcze... Dobra, trzeba będzie Muchmena... Spadamy przed nim. Nie ma sensu się z nim trzaskać po ryju. Czekajcie, nie wiem, czy ja będę mógł tam...
sobie przejść. Co tu jest? Ktoś tam się buja. Aha, chłopaki. Znowu we dwóch. Dobra, robię unik. Muchmen dołącza. No zajebiście. O ja pierdziele. Kurde, nie wiedziałem, że ten Muhammad będzie tak atakował. O Jezus. O Jezus, atak paniki. Nie mogę walczyć. Spadamy. Tu chyba nie przenikną. Kurde. No nie, bez sensu, bez sensu. Wypierdzielaj. Patrz, jak mnie zblokowało teraz. Nie no, zblokowało mnie, jaki bug. Zobaczcie, mnie zabiło, nie? Nie mogłem dostać się z tej łapki. Całkowicie niepotrzebnie olałem Muhmena, nie widziałem, że on podąży za mną. Muhmen mnie zaskoczył tym razem. Myślałem, że on tam zostanie na tej lokacji, w której się pojawił pierwotnie. Za czym gdzie nas tu wypluje? Dobra, walimy Muhmena, bo... Ewentualnie olejemy ich wszystkich. Chłopaki. Idzie znowu Muhmen. Spierdzielaj! Spierdzielaj, laska! Dobra, widzę leć! Jezus, jak ona biega, jak taka anemia ostatnia. Tragiczna anemia. Jezus, Boże. To jest ich za dużo teraz. Kim czuła się winna? Biegnij! Myślałam, że to wszystko przez nią, a ty przytaknęłaś. Spierdzielam stąd. Nic tu po mnie. Ale gonią ostro. Dobra, zobaczymy, czy ktoś za mną pogoni. Najwięcej życia mi tu wymęczył. Czekajcie, może nie powinienem tędy w ogóle iść. Idę do Lighthouse. Próbuję odnaleźć tą brakującą część do tego mojego klucza. Ale nie mogę tu zejść. Nie mogę, czy mogę? To jest jakiś sznurek. Jest! Iksik. Troszkę zabłądziłem, ale moment! Przecież ja tu byłem. Bez sensu. Czyli dobra, czy muszę tam iść? Czy jakby intuicja mnie nie zawiodła? Żeby dojść, wejść tymi drzwiami, należy zdobyć... Złożyć cały ten symbol. Ty naprawdę schrzaniłaś wszystko, Jess. Czekajcie, sobie tutaj coś sklecę. Sklecę. Ja nie wiem teraz, czy im się troszkę to zdrowie odnowiło. No Jezus! Leć, leć! Ona nie biega! Ona nie biega. O Jezu! Największy. Gruby. Największy. Najważniejsze, że nie ma Muhmena. Jezus, lalka! Ty mnie wkurzasz. Ja pierdzielę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Jakieś combo. Padło to gówno.
Słyszę te muchy. Dobra, wychodzimy. Gdzie ja mam iść? Którędy, proszę państwa? Nie no, muszę tego Muchmana ubić. Bo mi tu cały czas... A, Jezus! No nie, no nie, no nie! Ani nie mogę medytować, ani nic. To padziewie cały czas za mną podąża. O Jezus! O Boże, o Boże, o Boże. Dobra, spieprzam stąd. Muszę przymedytować, żeby... Powiedziałeś, że kiedy... Mózgownicę od tego... odrestaurować, chciałem powiedzieć. Dobra. O Jezu, biegnij! Biegnij! Gdzie jest to bydle? Dawaj, chodź. Jezus. Pierdziele, nie? No nie wierzę. Za chwilę oszaleję tutaj po prostu. Teraz lecę na oślep. Kim czuła się winna? Myślała, że to wszystko przedmiot, a ty przytaknęłaś. No, zabiłem Muchmana. Kurde, ile mi to zajęło. Tylko nie wiem, on się respi czasami całkowicie przypadkowo. Nie wiem, czy on po prostu będzie mi teraz cały czas towarzyszył tej mojej wędrówce. Czekajcie, tu zabiłem tych wieśniaków. Muszę pozbierać trochę tych roślin. No powiem wam szczerze, że gra się robi troszkę trudniejsza. Jest to może jakieś... Czekajcie, tu jest... O nie, Lighthouse Tendy, dobra. Mega wyzwanie, natomiast... no bywa gorąco, tak jak widzieliście zresztą. Kurde, biegam tu troszkę jak... Dobra. W tą stronę? Dobra, tam była ta żaba. To była ta żaba? Tutaj spróbujemy coś wziąć. Czy ja już tu byłem? Dobra, tu są jakieś rośliny jeszcze. Lecz mózgownicę. Okej. Teraz mam wrażenie, że w ogóle jestem w innym miejscu. Chyba to wrażenie jest prawidłowe, po prostu się pogubiłem. Lighthouse. Idziemy, dobra. Aha, czyli zrobiłem tak zwane kółeczko. God damn it, gdzie było to żabisko wstrętne? Dobra, tu byliśmy. Mam nadzieję, że nikt tutaj się... Tu poszedłem w zasadzie w celu takim, aby odnaleźć brakującą część do klucza, który powinien mi otworzyć drogę do Lighthouse. A, tutaj biegłem, okej. Okay. Tu leciałem, tu biegłem. No chyba niekoniecznie. Ja pierdzielę. Kręcę się w kółko. Czekajcie, zejdę jeszcze raz na dół. To jest ten domek, z którego... O, to jest ten domek. Znowu Muchman. Czyli on będzie się pojawiał regularnie. I będzie tu przeszkadzał. Gdzie ja przed nim uciekałem? Kurka wodna, no. Wyszedłem z tego domu. Czekajcie, może tu jest jakieś wyjście. Tak, przez okno. Bo ja biegam w kółko, jak obłąkany.
Dobra, tu byłem, okej. Okay. Czyli teraz walimy ropuchę. No dobra, musimy tym. Ile tych ropuch jest? Jedna? Podczas burzy domek częściowo się zawalił, a Claire spadła na dół. Idę jej poszukać. Obawiam się najgorszego. Miała rację co do tych ropuch. Kurde, dwie są. No dawaj, Kranco. Dawaj! Jedna mniej. Troszkę za anemicznie, dziecko ty moje. Kurde, jeszcze Muchmen, no nie! Biegnij! Ja pierdzielę, wiedział kiedy zasranie cię tu przypętać. Ja pierdzielę, nie. Nigdy nie wzięłaś żadnej odpowiedzialności, a to była twoja wina. Zrobiłam to dla ciebie. Jezus, nie wiem, czy ja wszystkich pokonam. Pokonałem wszystkich, okej, okay, udało się. Mamy chyba tą ostatnią brakującą część. Papierdziele. On się tu chyba zaraz polepi z powrotem. Czyli warto spadać. Idziemy do drzwi. Ja już mam nadzieję, że tym razem zakończy się to sukcesem. Góra. Spadamy stąd. Zobaczymy, czy uda się dotrzeć do tego lighthouse'a. Warto mieć dobrą pamięć wzrokową, albo jakąkolwiek, żeby się nie gubić. Bo pomimo tego, że ta gra ma dość ograniczoną ilość tych ścieżek, to można momentami naprawdę łazić po własnych śladach. Amen. Otwieramy. Dostań się do latarni. Sprawdzę, czy ja mogę coś sklecić. No niekoniecznie. No dobra. Będziemy w razie czego improwizować. Mam tam słynny cios z bańki. Korzystałem z niego w pierwszym odcinku. Jesteś tam? Jestem. Maja, tak, słyszę cię. Gdzie jesteś? Spotkajmy się przy latarni. Jestem w drodze. Będę tak szybko jak mogę. No nie wiem. Powiem wam szczerze, nie brzmi to najlepiej. Kawał drogi przed nami. Nie wiem, w jaki sposób ona tak szybko tam się przedostała. Chyba przefrunęła. Hey Jess, coś udało mi się tu zdziałać. Chyba skończyłam. Daj mi chwilę. Zadziałało? O Jezus. Jest niemal zbyt jasne. Czekajcie, bo nie jest najgorzej. Tą trasę pokonuję w miarę sensownie szybko. Wygląda bezpiecznie. Dobra, dawaj. No te mosty faktycznie stabilne to nie są wizualnie. Nie. A, tak paniki. To było niefajne. Liczę, że wrócimy inaczej. Dobra, tam nie idziemy. Tam nie idziemy. Po co będziemy się tam pchać? Jakby gra nam nie sugeruje, żebyśmy tam szli. Nie ma klucza. Musiałem sprawdzić klucz sercem. Mam nadzieję, że ten klucz... Kurde, od nogi. Co to jest? Aha. Ale to chyba nie teraz jeszcze. Dobra. Zostawię to, bo wydaje mi się, że tu później będę musiał tym manipulować.
Staram się odnaleźć ten klucz. Być może... Hej, Maja. Tylko sprawdzam. Wszystko w porządku? Tak, jest okej. Daleko jesteś? Przed sekundą przeszłam przez bramę. Dobrze. Więc się zbliżasz. Zbliżam się? No dobrze, warto wiedzieć. Kurde, zbliżam się? Poczekajcie. Zbliżam się, dobrze. O Jezus, odetchnąłem z ulgą. Czyli klucz jeszcze nie teraz. Tu też jakiś klucz, kolejny. Maja? Natknęłaś się na posąg? Co to w ogóle jest? Widziałam. Jest już blisko. O, widzę cię! Jess, widzę cię! Prawie dotarłaś. Przejdź do latarni. Już idę. Prędy. Warto by wiedzieć... A, tu, dobra. Przecisk jest jakiś. Dziwna jakaś taka kurtyna. Jakieś przepierzenie. Te wielokolorowe kryształki to jest chyba punkt zapisu kontrolnego, tak mi się wydaje przynajmniej. Czekajcie, bo tu też jest jakieś przejście. Teoretycznie powinienem iść już do latarni, ale chcę sobie jeszcze zerknąć. Pozbierać patyków i roślin wszelakich. Oczywiście gry raczej nie przechytrzę i później, kiedy będę potrzebował, to już tu ich nie znajdę. Ale trudno. Chęć posiadania tych patyków jest silniejsza ode mnie. Dobra, idziemy do latarni. Tam będzie Maja. O kurde! To jest, proszę Państwa. Fakt. Znak rzucony za pomocą światła kryształu tworzy rezonans, który zwiększa efektywność interakcji z mrokiem, przywoływań itp. Dowód? Nam się udało. Pytanie. Czy ten znak sprawia, że istotę mroku da się wypędzić? Zakładam, że tak, ale czy jego zmiana może zmodyfikować efekt? Teoria pierwsza. Zmiany rezonansu kryształu mają zmienny wpływ na różne typy istot. Teoria druga. Największe znaczenie ma odwzorowanie kształtu znaku. Tak czy nie? Teoria 3. Absorpcja ludzkich esencji potęguje rezonans i efekt wygnania. Czy dobrowolność jest obligatoryjna? Kurde. Uwaga. Dalsze czynności po ustanowieniu rezonansu za pomocą znaku stanowią o efekcie przywołania lub wygnania. Dla ukierunkowania spotęgowanego rezonansu wymagane jest odprawienie określonych czynności rytualnych. No okej. Okay. Przyjąłem do wiadomości. Kolejny karteluszek. Światło musi iść za rezonującym znakiem. Wymagana jest kalibracja odpowiednio ustawionych kryształów i rozstawionych w kluczowych miejscach reflektorów. Spodziewany wzrost rezonansu razy 5, razy 10. Główna wiązka kryształów w latarni morskiej. Rozdzielacz tworzy dwie mniejsze wiązki. Symetryczne odbijacze w punktach rezonansowych prowadzą światło według klucza. Wiązki ponownie łączą się w latarni morskiej przy odpowiednim ułożeniu odbijaczy, wywołując rezonans. Czy kolejność ma znaczenie? Kurde, chyba tak. I to mnie troszkę martwi. Ja już widziałem te kryształy, jak będzie trzeba je tam sobie poustawiać według jakiejś określonej kolejności. Będzie to wiązało z jakąś logiczną zagadką. O, dobra, damy radę. Czemu latarka Maja? Mi się nie pali? Gdzie jesteś? To jest moje pytanie. Jestem na górze. To jest klucz. Widzę tu małą dziurkę. Może gdyby coś... Aha, klucz. Małą dziurkę. Do środka. Natomiast klucza żadnego nie możemy włożyć, bo nie mamy. Zaoplikuj rtęć w punkcie A i użyj obiektu w punkcie B, aby przepompować ją do kąpieli rtęciowej. Zapas rtęci jest w warsztacie. Dobra, tu nic nie ma. No, dość dużo takich, powiedziałbym, tajemniczych opisów. Ustawianie kryształów w odpowiedniej kolejności, pod odpowiednim kątem. Kąpiele w rtęci... O, czekajcie, bo się myślę, to załączy jakiś film. To miejsce na pryzmat? Tak, myślę. Spróbuję z tym. Udało się!
Ale co? Bo ja nie za bardzo wiem. Okej. Teraz trzeba to tylko zgrać. Obróć lampę. Popsuła się. Ani drgnie. Rzucę okiem. Tego, zdaje się, nie można tak po prostu ruszyć na siłę. Rozejrzę się. Przeszukaj latarnię morską. A co ja przed chwilą zrobiłem? Jakby za bardzo nie ma czego tu przyszukać. O, kluczyk. Mały klucz, gwiazdościenny, żelazny kluczyk zwieńczony zdobieniem sakralnym. No dobra, trzeba będzie ten kluczyk gdzieś... Trzeba będzie gdzieś wstać. Zobaczcie, ile tych punktów tu jest. Goddammit, co to oznacza dla mnie? Poważne kłopoty. Bieganie po całej wyspie i ustawianie... O, czekajcie, kartka. O, obróć. Nie ma nic. O, jakaś maszyna steruje obrotami. Powinna być bezpośrednio pod nami. Bezpośrednio pod nami. No dobra, zejdźmy, sprawdźmy. Może faktycznie coś tam się pojawi. Może ten kluczyk wsadzony w tą małą dziurkę, którą przed chwilą minęliśmy, faktycznie coś uruchomi. Oby. No nie ten. No niestety, to nie będzie ten kluczyk. Idziemy na dół. Ale gdzie? Aha. Kurde, jest tak ciemno, że ja tu nic nie widzę. Latarka automatyczna się nie odpala. Chińskie badziewie z AliExpressu. Dobra, schodzimy na dół. Jakieś podpowiedzi? Proszę pani, wychodzimy. Tutaj nic, niczego nie widzę. Była ta chawira taka tutaj. Czekajcie, zobaczmy, czy mogę tu przejść sobie. No. Czy jakby wyjścia nie ma, przejść w tą kierunku. Tak. Jak uda nam się pokierować światłem? Musimy je wycelować w prezmaty rozmieszczone na wyspie. Co to będzie? Zdobyto prysmaty. Kolejny film. Ja te filmy troszkę zaniedbałem, natomiast... Nie wiem, czy się podejmę oglądania tych filmików. Nie za bardzo wiem teraz, czy jest w ogóle jakikolwiek sens. Chyba tylko po to, żeby zgłębić wiedzę. Filmkurek pełny. Wydaje mi się, że te filmiki nie odpowiedzą na żadne z pytań. Poszerzą oczywiście wiedzę na temat tej gry i... Co tu się w ogóle dzieje? Drzwi zamknięte! Goddammit! Really? No dobra, spadamy. Spróbujemy ten klucz, tam były jeszcze jedne takie drzwi. Pamiętam, w drodze do latarni się one znajdowały. Może ten... O, właśnie, tutaj. Albo to nie tu. Natomiast jest to miejsce, do którego mogę spróbować wejść. Kurde, powiem wam szczerze, tu nam się trochę po wszystko... porozwalało, porozszerzało. Na Glory Island nie jest tak źle, chociaż TM i CJ cały czas się kłócą. Mimo to prace nad miejscem rytuału idą zadziwiająco sprawnie. Jak wszystko zorganizujemy, będzie naprawdę ostra jazda. Już się nie ma doczekać, jak się zobaczę, całuje Quentin. Tarantino. Dobra. Jest tu maszynka, na której moglibyśmy coś niecoś obejrzeć, ale zaintrygowany ciągiem dalszym. Oho, odpaliła się latarka. Kurde, gdzie ja jestem? Dobra, wyszedłem. Nie? To kurde, ale tych kluczy tu będzie. Tu nie wejdziemy. Oż ty mordę, jeża nietoperza. Nie da rady. Są miejsca, dopóki... do których nie chcą nas puścić, niestety. Dobra, tutaj byłem, wiem już, o co chodzi. Jeszcze jedno tylko miejsce chcę sprawdzić. Bo nie wierzę, żeby ta akcja aż tak bardzo się skomplikowała.
po drodze gdzieś, o tu właśnie, w tym miejscu i wydaje mi się, że to będzie klucz do tego pomieszczenia. Ja men. Trafiony, zatopiony. Hej Maja, znalazłam tu jakiś warsztat. Czekaj, bo tu kwioty jakieś. Masz szansę na naprawienie latarni. Kwiaty się respią jednak. Dobra, idziemy do warsztatu. Do poczytania coś niecoś. Odblokowano wpis bestiariusza. Niedojrzała forma mandalopijawki. Już samo istnienie tego stwora dowodzi, że poza naszym światem, wymiarze mroku, mogą istnieć czas i inne prawa fizyki. Mandaloflory występują, zwykle występują w grupach około 6 osobników, lecz widywano też większe skupiska, tylko nieliczne dorastają do postaci dorosłej. Czyżby odpowiadały za to jakieś drapieżniki lub niekorzystne warunki środowiskowe? Nie wiem, chyba się z nimi już tukłem, to te fruwające plaszydła. Fruwające kwiotki, jak na nie tak mówię. Dobra, kartka do przeczytania. Wymagane materiały do rytuału znaku. Działający reflektor latarni morskiej. Żarówka. Rtęć do kąpieli rtęciowej. Aha, warsztat. Kryształ w reflektorze latarni morskiej do, ustanowienia podstawowego rezonansu. Rozdzielacz wiązki, odbijacze. Ja pierdzielę. Ja nie wiem, czy ja to ogarnę. O Jezus, o matko, cała mapa. Gra mnie tutaj naprawdę psikusa teraz będzie robiła. To jakaś kartka. Kazałem im przynieść metal na odbijacze z wraku, jak tylko Dee zdobędzie oprawy rtęciowe. Monroe mówi, że mniej więcej za tydzień będziemy mieli wystarczająco dużo kryształów rezonacyjnych, więc czasu raczej wystarczy. Gdy przyjdą oprawy, zamontujemy w nich kryształy i zwykłe bloczki, które umożliwią ich nastawienie w odpowiednim kierunku. Okej. Zajrzyjmy jeszcze tu. O Jezus, robię to. Podnieś się w końcu. Z kolan. O kurka wodna. Czemu to się tak stanęło? Czemu ja się tak wystraszyłem mocno? Rtęć. Naczynie z rtęcią używano dawniej do smarowania reflektora w latarni mojskiej. Wielu latarników posadało zmysły przez zatrucie rtęcią, więc należy zachować ostrożność. Maja, dobre wieści. Znalazłam coś, to chyba rtęć. Już wracam. Jess, to ja. Kim? Czemu tak długo cię nie ma? Kim? Czy to ty? Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Ale co masz na myśli? Tu Maja. Co jest grane? Sama nie wiem. Zdawało mi się, że słyszę Kim. Nieważne. Drzwi zamknięte. Skąd mi się nagle wziął ten ból głowy? No ja nie wiem. Czy ja mam teraz wrócić do Mai? Jak się tu dostałaś? Jess, pamiętasz jak blisko byłyśmy? Dwie najlepsze przyjaciółki. Maja, zdobyłam rtęć. Maja, udało mi się. Jess! Kim? To ja, Maja. Nawąchałaś rtęci. Pójdę wlać tę rtęć. Napełnij mechanizm latarni morskiej. Bądź ostrożna. Gdzie to jest? Idziemy wlać tę rtęć. Może to jest ta dziurka mała. Mam koszmary. Nie mogę się ruszyć. Może zadziałać. Proszę, pomóż. Wiem o tym, Kim. Staram się naprawdę. Proszę. Tu ta rtęć ma wylądować? Tak, tu! Ja tu chciałem klucz wkładać. Dobra, do dzieła. Mam nadzieję, że zadziała. Jakaś animacja, która to potwierdzi? Już nie jestem taka zamroczona. Oczywiście, dobra, no idziemy na górę może. Dostań się do reflektora latarni, okej, no spróbuję się dostać. Zadziałało. Świetnie, tak trzymaj.
Mogę tylko w tą stronę, nic poza tym. Okej. Przekieruj wiązki. Przekierowałem wiązki? A, poczekajcie, bo one teraz odbijają się i muszą się podbijać o kolejne inne? Nie wiem. Natomiast póki nie utknąłem, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Tym bardziej, że ponad 40 minut tego niezwykłego materiału już migło. Z tego, co jakby na logikę podsuwa mi mój mały rozumek, najprawdopodobniej będziemy powoli kierować się w stronę finału. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może się mylę, ale z tego co wiem, z tego co już mówiłem, gra nie jest długa, także... A wszystkie tutaj wydarzenia sugerują, że właśnie będziemy powoli się z bohaterką Jess żegnać. Póki co zapraszam jeszcze na kolejny odcinek, zależy jak mi tam pójdzie. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, na razie, cześć.